Cześć, witajcie. Sporo mnie nie było, ale wiecie, ja ten YouTube to tak trochę traktuję dorywczo. No i niestety, ale nie jestem w stanie dodawać regularnie odcinków. Z tym, że no chciałbym wam tutaj najważniejsze takie rzeczy relacjonować i no pokazywać, nie? Dobra, jestem na naszej plantacji mieszanek gorzowskich. I tutaj fajnie widać, i to też widzicie na kamerze. Wylałem tutaj, nie wiem, 6 bodajże beczek gnojowicy. I pięknie widać, jak się odcina miejsce, w którym znawożenie gnojowicą się zakończyło. Czyli jednak coś ta gnojowica w sobie azotu ma. A ja tutaj z opryskiwaczem i RSM-em. No nic, celuję, że jakieś 70 kg azotu podam w formie RSMS. Nie chcę tu przesadzać też, no bo wiadomo, jeszcze gnojowica, to i tak będzie naprawdę na górkę. Powinienem tego RSM-u tak naprawdę dać z 50 kg i też powinno wystarczyć. Startuję wcześniej, no bo wcześniej chcemy to zebrać i pewnie wleci tutaj kukurydza. Na dzień dzisiejszy jakichś większych różnic w odmianach tych mieszanek nie widać. Wyróżnia się bardzo Barenburg, bo w tej mieszance jest więcej wyki. Także to było widać wcześniej. Natomiast teraz, na takim przedwiośniu, no to tej wyki już tak mocno ona się nie zaznacza. Nie? Wcześniej to z daleka mogłem powiedzieć, gdzie jest Barenburg. Nie mam zeszytu ze sobą, musiałbym zobaczyć, gdzie która jest, więc nie będę mówił. Ale no, tak to się prezentuje. Niestety ta plantacja jest bardzo mocno zjadana przez sarny. Jak wjechałem ciągnikiem na pole, to sobie tu z 10 sztuk żerowało. O, są ślady. No niestety nic z tym nie możemy zrobić. Nie udało się zebrać pokosu na jesieni, tylko tam ten dół tej doliny kosiłem, a reszta została. Ale teraz mam nadzieję, że pierwszy pokos się odwdzięczy. O, tutaj właśnie wszedłem na Barenburga. Naprawdę widać w tej łanie bardzo dużo wyki. I od tego miejsca będzie już Landsberg do samego końca. Landsberg plus w tym roku. Fenomenalnie odznacza się ta gnojowica, naprawdę. Nie spodziewałem się, że będzie aż taki efekt. No, mam nadzieję, że uda mi się wyleć tą gnojowicę tutaj na dalszej części pola. Dlaczego RSM? Powiem wam, że spodobało mi się stosowanie RSM-u. Tak w tamtym roku trochę na test zrobiłem jedną działkę przy pszenicy i widzę, że to nawożenie tym RSM-em jest no, chyba skuteczniejsze niż nawożenie saletrą. Zawsze się bałem nawozić RSM ze względu na tą formę mocznikową. Natomiast dużo z moich znajomych na łąki stosuje mocznik i sobie to rozwiązanie chwali, więc ja postanowiłem w tamtym roku spróbować.
A w tym roku to już lecę na grubo. Na pszenicę wylewałem 410 kg, mi wyszło tak średnio. To jak jest jakieś 110 kg czystego azotu. Pierwszą dawkę może trochę dużo, ale z tego powodu, że trochę te pszenice są przyrzedzone, to zwiększenie tej ilości spowoduje, że powinny się dokrzyć, a później już coś tam jeszcze dorzucimy, tak do tych 150-140 kg, więc pewnie wleci mocznik. Tutaj jest najsłabsza gleba. No i niestety widać to. No ale nic na to nie poradzimy. Jeszcze parę lat temu był tutaj las. Dobra, pozdrawiam serdecznie.